Cześć. Catalyst Properties służy do hurtowego uzupełniania właściwości w elementach ciętych konstrukcji spawanych. Po definiowanie podstawowych właściwości, które powinny znaleźć się w elementach ciętych blach i profili, takich jak długość, materiał, kąty, masa, długość czy szerokość ramki granicznej, makro dostarcza kilka niestandardowych metod uzupełniania danych. Catalyst Properties przekopiuje właściwości rodzica, przypisze kolejny numer, utworzy ramki graniczne 3D i zdefiniuje właściwości z wymiarami gabarytowymi bazującymi na niej. Makro potrafi podmienić wartości właściwości, pobrać z pliku Microsoft Excel odpowiednią informację, czy też łączyć dwie właściwości. Możliwości makra Catalyst Properties przedstawię na przykładzie. Moje schody składają się z konstrukcji spawanej. Modelu wieloobiektowego posiadającego zarówno profile, jak i blachy, oraz schodów i kraty będących również wieloobiektami, ale tutaj są to same blachy. W profilach brakuje właściwości masa. Problem pojawia się również z materiałami, ponieważ w jednej kolumnie tabeli na rysunku 2D mają być one widoczne dla wszystkich elementów ciętych. Profile mają przypisaną właściwość material, a blachy materiał. Skonfiguruję makro Catalyst Properties i jednym kliknięciem rozwiążę problem. W tabeli muszę pokazać nazwę elementów ciętych. Dla profili mamy właściwość Description, która tworzona jest automatycznie na podstawie plików SLD LFP, będących bazą dla członów konstrukcyjnych. W przypadku blach SolidWorks automatycznie przypisał do właściwości opis Sheet. Decyduje się na zbudowanie i wyświetlenie w tabeli swojej właściwości. Nazwa. Skonfiguruję odpowiednio makro, Niezależnie dla profili i dla Blach. W przypadku profili skorzystam z możliwości łączenia wartości właściwości. Nazwa równa się description, myślnik, długość. Dla Blach wybiorę opcję automatycznego składania opisu wbudowaną w oprogramowanie. Zobacz rezultat działania tak przygotowanego makra. Opcja budowania opisu uwzględnia właściwość uwagi. Pojawia się ona na końcu, oczywiście, jeżeli istnieje. Uzupełnię przykładowe uwagi za pomocą karty właściwości i ponownie uruchomię makro. Catalyst Properties poradzi sobie również z przypisaniem numeru do każdej pozycji, zakładając numerację uwzględniającą hierarchię złożenia, poziomy zagnieżdżenia. W tym celu skorzystam z możliwości definiowania kolejnego numeru oraz pobrania numeru od rodzica. Poskładam właściwość numer równa się index.id. Dla celów prezentacji makra w tabeli na rysunku wstawiłem kolumnę surowiec. Mogę ją uzupełnić automatycznie odpowiednim indeksem materiałowym na podstawie danych z pliku from Excel BOM XLSX znajdującego się w folderze instalacyjnym dodatku MacroSolid. Makro przeszuka ten plik i na podstawie nazwy, opisu, materiału i grubości pobierze wartość z kolumny D. I na koniec uzupełnię jeszcze konfigurację makra o możliwość przypisania numeru oraz opisu zlecenia. Zdefiniuję dane projektu w podzakładce Project Info zakładki Bom, przeniosę te dane do właściwości plików makrem Quick Properties, a następnie makrem Cutlist Properties dalej do właściwości elementów ciętych. Mam już zdefiniowane makro tak jak chciałem, teraz wystarczy uruchamiać je tylko raz dla projektu z poziomu głównego złożenia. Michał Karpiuk, ADK Solid.